Temat dzisiejszego spotkania to sejny, główne problemy funkcjonowania w latach 1918-1939, czyli zaledwie 21 lat. Dzisiaj od czasu do czasu będę namawiać Państwa do takiego spojrzenia na historię w perspektywie długiej, długiego trwania. I teraz jeżeli te 21 lat porównamy do niepodległości od 1989, to już mamy 34 lata. Czyli mamy o 13 lat dłużej niż nasi dziadowie i pradziadowie. A to jest najdłużej od ponad lub prawie 250 lat. No jeśli uznamy, że od pierwszego rozbioru to jest ponad 250, jeśli od trzeciego to jest nieco mniej niż 250. I ta odzyskana wolność w 1918 roku dla reszty kraju, a dla Sejn 1919, poza ogromną radością, niosła także wiele wyzwań, pytań i naszych tytułowych problemów, z którymi wówczas trzeba było się zmierzyć. I te problemy były inne, znaczy czy inne sprawy były tymi problemami na poziomie państwa, inne na poziomie miasta, a inne na poziomie zwykłych ludzi i obywateli. One się wszystkie z tych trzech poziomów zazębiały i to, jak ci nasi dziadkowie i pradziadkowie radzili sobie z tworzeniem, odbudową, utrzymywaniem państwa, czyli z rozwiązywaniem tych problemów, to jakby świadczyło o ich dojrzałości obywatelskiej, państwowej. I nie będę dzisiaj mówić o tym najwyższym poziomie, czyli jak zabiegano na przykład o granice, jak tworzono administrację centralną, jak walczono z kryzysami gospodarczymi. Podobnie też raczej z rzadka będę mówić o tym, jak indywidualni mieszkańcy Sejn radzili sobie na przykład z funkcjonującymi kilkoma systemami monetarnymi, bo przecież tutaj był i rubel, i marka niemiecka, i później marka polska, czy z systemami miar, czyli na przykład rosyjski, niemiecki system miar, no i wchodzący powoli metryczny. Co może być dla nas dziwne też, nie będziemy analizować tego, jak opierali się demokracji przedstawicielskiej. To może być dla nas dziwne, ale wszyscy mieszkańcy w Królestwie Polskim po 1918 roku opierali się demokracji przedstawicielskiej na poziomie gminy. Dlaczego? Bo od ponad półwiecza praktykowali demokrację bezpośrednią. Bo wszystkie decyzje podejmowała gmina nie przez swoich przedstawicieli, tylko poprzez zebranie uprawnionych mieszkańców tej gminy. Czyli wszystkich mężczyzn powyżej 18 roku życia dysponujących jakąś własnością. Czyli na przykład w gminie Krasnopol to było około 1800 uprawnionych. Że na te zebrania przychodziło mniej, no to już jest inna sprawa, ale oni doświadczali demokracji bezpośredniej. Ja skoncentruję się w związku z tym na funkcjonowaniu miasta. I też nie będziemy mówili o wszystkich tych problemach. Pominę z całą pewnością na razie przynajmniej walkę o przynależność państwową Sejn w latach 1920-1900 i tę późniejszą, bo profesor Buchowski określił ją jako wojnę sąsiadów na terenie pasa neutralnego i w okolicach tego pasa neutralnego. To jest temat na zupełnie inne i bardzo długie, obszerne spotkanie. Proponuję, żebyśmy przyjrzeli się trzem problemom.
mianowicie zabiegi o utrzymanie powiatu sejneńskiego, bo dla Sejnian to była rzecz niezwykle ważna. Po pierwsze dlatego, że przez ponad 100 lat Sejny były stolicą powiatu, więc zostały nią też po wojnie pierwszej. No i to, że miały tę tradycję długą, to od 1956 roku spowodowało, że znowu były stolicą powiatu. Może nam się wydać, może nie wiem, dziwne, ale też o elektryfikacji trochę chciałbym powiedzieć. Czyli jak sobie radzono z długimi i ciemnymi wieczorami, żeby były jaśniejsze. Czyli żeby zrezygnować z tego sposobu oświetlania, który był wcześniej. No i wreszcie, jeśli uda nam się to, trochę o trudnościach z budową czy z utrzymaniem siedmioklasowej szkoły powszechnej. To znowu z tej perspektywy, że nam się wydaje, że jak powiemy, a w Sejnach, w Borku funkcjonowała szkoła powszechna siedmioletnia. No to prawda. Tylko od kiedy tam funkcjonowała? Z jakim trudem albo dzięki jakim staraniom, czyim staraniom, jakim wysiłkiem ta szkoła została tam zbudowana? A co było wcześniej? Gdzie ta szkoła się mieściła? Jak ona funkcjonowała? Więc to są wszystko tak samo z tą elektrownią, czy teraz z tym powiatem. Czyli to są rzeczy z tego powodu dosyć istotne i chciałbym dzisiaj o nich Państwu powiedzieć. Ale zanim, to trochę o tym, kto mieszkał wówczas w Sejnach. Postaram się krótko. Zwróćcie Państwo uwagę na pierwszą tabelkę, która w zasadzie pokazuje nam ten okres nas interesujący, czyli przed wojną ostatni rok i pierwszy rok po wojnie, dla którego mamy dane. Zwróćcie uwagę, jakie dramatyczne są zmiany w liczbie mieszkańców. Czyli 1500 mniej. A wiemy, że nie było ludobójstwa, nie było mordów tak jak w czasie II wojny światowej. Więc pytanie, dlaczego, skąd takie ogromne zmiany? Po pierwsze, w 1915 roku ludność części Królestwa Polskiego została przymusowo ewakuowana w głąb Rosji. To jest bieżeństwo, tylko że ci ludzie nie uciekali z własnej woli, tylko byli zmuszeni do tego przez władze rosyjskie i panikę, która została specjalnie wówczas wytworzona. W pierwszej kolejności Żydzi, potem reszta mieszkańców. Dalej to jest kwestia ludności żydowskiej, która też, jak mówię, w pierwszej kolejności została poddana przesiedleniu, ale ta grupa w najmniejszym procencie wróciła później do Sejn i do Suwałk tak samo i do Augustowa. Następne ważne wydarzenie to jest 1918-1920, to jest epidemia Hiszpanki, która zdziesiątkowała wówczas ludność w Królestwie Polskim i nie pominęła także Sejn i Sejneńszczyzny. Ale widzimy, że już do 1939 roku prawie ta liczba ludności została odtworzona. Po II wojnie światowej, jak widzicie Państwo, straty są jeszcze większe, a to dlatego, że całkowicie Sejn znika cała społeczność żydowska, nie mówiąc już o stratach
ludności nieżydowskiej. Teraz można by zapytać, jakie problemy w życiu miasta wywołała taka zmiana. Przede wszystkim wojna plus ta zmiana to jest gigantyczne ubóstwo. Można powiedzieć, że lata 1918-1921-22, odwołując się znowu do tytułu naszego spotkania, to jest jeden wielki problem dotyczący wszystkich obszarów życia. Aprowizacji, czyli głód, który był potężny. Nie było żywności, trzeba było ją sprowadzać z głębi kraju albo z Europy Zachodniej. Brak odzieży, ubrań. Tu ogromna pomoc Czerwonego Krzyża i różnych organizacji międzynarodowych. Z tego powodu na przykład zachowała się pełna lista uczniów Sejneńskiej Szkoły Powszechnej, bo wszyscy co do jednego byli uprawnieni do pomocy ze środków zewnętrznych. Chodziło o buty i o ubrania. I to pamiętajmy, że do Sejn chodziła młodzież do szkoły z całego powiatu, bo to była jedyna szkoła siedmioklasowa na terenie powiatu. Pozostałe były jedno lub dwuklasowe. Następny problem to pustostany, byśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli bardzo duża część mieszkań została opuszczona. Skoro nie ma mieszkańców, to mieszkania są puste. Ktoś się musi nimi zająć. Do 18-19 roku zajmowało się wojsko niemieckie, które tam stacjonowało. Ale potem jak odchodzi wojsko niemieckie, przychodzi wojsko polskie, które też stacjonuje. Są apele Rady Miasta czy burmistrza do władz wojskowych, żeby żołnierze nie niszczyli tych obiektów, bo trzeba je zachować dla tych, którzy wrócą. No ale teraz niektórzy opuścili sklepy, drobne zakłady rzemieślnicze. Trzeba było coś z tym zrobić, utrzymać. To są problemy, które były bardzo, bardzo istotne. Nie mówisz oczywiście o zapaści finansowej miasta, bo nie ma podatków, nie ma jak ściągać opłat. Nie wiem, czy Państwa zdziwi to, ale wprowadzono w związku z tym na przykład podatek od powierzchni szyb w oknach w domach, bo szukano jakoś pieniędzy. Były potrzebne pieniądze na prowadzenie różnych społecznych na przykład działań, nawet utrzymania szkoły. Tak, nie chciałem jakoś usunąć tej tabeli z prawej strony. Nie będziemy analizować całości, ale proszę zwrócić uwagę na ostatnich 25 lat. O 20% spadła liczba mieszkańców Sejmu. Jest to jakiś w perspektywie problem. Również zmiany w strukturze narodowościowej. To są jedyne dane, jakimi dysponujemy, więc nie możemy przeprowadzić analizy kolejnymi latami, tylko z takimi skokami. Prawdopodobnie teraz czekamy na wyniki ostatniego spisu, który przyniesie nam też dane o narodowości mieszkańców Polski. Więc to jest tyle w skrócie ogromnym, jeśli chodzi o mieszkańców miasta. Przejdźmy do pierwszego problemu, czyli walka o utrzymanie, tak to nazwę mocno, administracji powiatowej. Po wojnie, po odzyskaniu niepodległości odbudowywano administrację, każdą, sądową, skarbową, też administrację taką państwową i samorządową, w granicach przedwojennych, bo nikt w 18 roku, ani nawet w 19 jeszcze, nie wiedział, jakie granice będzie miała Polska. W związku z tym przyjmowano, że odbudowujemy się w granicach maksymalnych tutaj u nas Królestwa Polskiego. Czyli na przykład jak odbudowywano województwo, no gubernii nie można było odbudować Suwalskiej, ale
w miejsce guberni suwalskiej dla tej części kraju utworzono 2 sierpnia 2019 roku województwo białostockie. I od razu wtedy, 2 sierpnia, włączono 3 powiaty. Augustowski, Suwalski, Sejneński. Nas interesuje Sejneński. I z załącznika do tej ustawy wynika, że powiat Sejneński widziano w granicach sprzed 1914 roku. Jak tworzono sąd okręgowy w Suwałkach, to dekret Józefa Piłsudskiego z 16 stycznia 1919 roku mówił, że do właściwości terytorialnej wchodzą 3 powiaty. Augustowski, Suwalski i Sejneński. Ale ponieważ dyslokacja sądów nie była jeszcze zakończona, nie była ustalona, to liczbę sądów pokoju odbudowano taką, jaka była przed wojną, czyli aż po Niemen, co oczywiście jest jasne, że nie było do zrealizowania. Ale ponieważ nie wiedziano dokładnie, które gminy wejdą w skład powiatu sejneńskiego, więc awansem tworzono furtkę dla tworzenia sądów w tych gminach, które być może byłyby włączone. Ostatecznie sąd okręgowy otwarty został 9 marca 2019 roku, a potem z upływem czasu, jak się okazywało, że niektóre gminy zostają poza granicami Polski i powiatu sejneńskiego, to po prostu rezygnowano z otwierania tam sądów. Więc taka była filozofia, że przyjmowano granice sprzed I wojny światowej. Tu zobaczmy może na tę mapę po lewej stronie. Jak mówię, że część z części odtworzenia administracji, z części gmin rezygnowano, to na przykład, zwróćcie Państwo uwagę, to jest linia Fosza. Linia Fosza, która w ogóle ta czarna krecha to jest linia Fosza aż do góry, wyznaczona 18 lipca 2019 roku, zatwierdzona 8 grudnia, ale na odcinku tylko suwalskim. I Polacy z Litwinami tutaj się dogadali, że robią z tego strefę zdemilitaryzowaną. 6 kilometrów z jednej strony, 6 kilometrów z drugiej strony. Tyle tylko, że Polacy trochę inaczej zrozumieli tę linię Fosza i włączyli do administracji swojej gminę Wisztyniec i Lubowo. I na przykład dla tych gmin utworzono też sądy pokoju, tylko sędzia nie mógł tam wejść, ale sąd istniał. Natomiast dalej oba państwa rozdzielał tak zwany pas neutralny, który został utworzony po umowie suwalskiej z października 1919 roku. I ten pas oba kraje również postanowiły nie zostawić zdemilitaryzowanym, tylko neutralnym. Czyli wojsko swoje wyprowadzili na 6 kilometrów z każdej strony i został pas ziemi na długości wielu set kilometrów, o szerokości 12 kilometrów, o którym Czesław Miłosz napisał, tak jak Państwo już zdążyliście pewnie przeczytać. To, tam działy się rzeczy jeszcze brutalniejsze niż myślimy o Dzikim Zachodzie. Tak nie wiem, czy to dobre porównanie w ogóle. Ale tam każdy strzelał do każdego. Tam w części pasa, na przykład w okolicach Warwiszek, powstała Rzeczpospolita Warwiszka, gdzie Polacy zdobyli władzę i przez
4 lata Litwini nie mieli prawa wstępu, ale były takie regiony, gdzie to samo zrobili Litwini. A z tego pasa w obie strony robiono wypady poza ten 6 kilometr. Grabiono, mordowano, porywano. I tak działo się do lutego 1923 roku, kiedy Polska postanowiła ten pas zlikwidować, czyli wprowadzono tam wojsko, doszło do linii. Litwini tego nie zrobili z drugiej strony, bo oni nie uznali tej granicy. Oni nie uznali tej granicy, bo gdyby uznali tę granicę, to Wilno musiałoby zostać po stronie polskiej, tak samo jak i Sejny. A ponieważ nie uznawali tego stanu rzeczy, więc aż do 1938 roku między Polską a Litwą nie było stosunków dyplomatycznych i granica była zamknięta. I jeśli mówimy o problemach, no to jest problemem całkowite przecięcie na przykład wszystkich możliwych linii i kontaktów, łącznie z rodzinnymi. Dlatego, że w formie dykteryjek opowiada się, czy opowiadało się, jak to granica dzieliła gospodarstwo na pół, zabudowę na pół, że stodoła była w jednej części, a budynek mieszkalny w drugiej części, że linia kolejowa była ślepa, tak, bo do Trakiszek i dalej koniec. Wszystkie drogi były ślepe. Pierwszy autobus z Suwałk do Mariampola pojechał dopiero w połowie 1938 roku. Więc tu mieliśmy odciętą linię, zupełnie możliwość kontaktu, oczywiście poza przemytnikami, którzy przekraczali te granice w obie strony i zaopatrywali ludność w to, czego komuś tam brakowało. I teraz warto powiedzieć, że w tym okresie mieszkańcy Sejn i Suwalszczyzny, gdzie tylko mogli, jak tylko usłyszeli, że rozmowy czy sytuacja międzynarodowa jest taka, że Sejny mogą być w państwie litewskim, to słali memoriały, petycje, wysyłali delegacje. I tak się działo od 1918 roku aż po 1921, a nawet jeszcze trzeci rok, kiedy zapadała decyzja o likwidacji pasa neutralnego. Ja spotkałem taką ostatnią akcję Sejnian w końcu 20 roku, bo w Suwałkach od 30 września do 7 października 1920 roku trwały te rozmowy suwalskie, zakończone tą umową suwalską, którą Polska zerwała, Litwini tego nie zaakceptowali. To związane jest z Marszem Żeligowskiego i z zajęciem Wilna. I wówczas Wydział Powiatowy w Sejnach wydelegował Piotra Szyryńskiego i Aleksandra Kiewlicza do Warszawy ze wszystkimi dokumentami, które od 18 roku były składane wszędzie, do Paryża, do Warszawy, w celu przynależności czy spowodowania, żeby Sejny i Sejnejszczyzna należały do Polski. Tam jeszcze dołączono Wacława Kościołkowskiego, który był właścicielem hołn Wolmera. To jest brat profesora Stanisława Kościołkowskiego. Wacław Kościołkowski miał taką pozycję, że jak był w Warszawie, to mógł sobie do Belwederu wejść całkiem spokojnie. Więc Wacław Kościołkowski był też rzecznikiem Sejn i powiatu sejneńskiego. I ta delegacja właśnie, czyli tych dwóch wcześniej wymienionych panów radnych powiatowych, Piotr Szyryński i Aleksander Kiewlicz i Wacław Kościołkowski, te wszystkie materiały przekazali do Komisji Ligi Narodów, żeby Sejny zostały w Rzeczpospolitej. Ale to jest ten szerszy krąg. To jeszcze nie jest walka o powiat sejneński.
jeśli chodzi o władzę. To jest walka o powiat sejneński w granicach Rzeczypospolitej. Natomiast pierwsze próby likwidacji powiatu sejneńskiego państwo polskie podejmuje na początku 21 roku. I to nie jest żadna złośliwość wobec Sejn czy no, mieszkańców tego powiatu. Tylko z czystych rachunków ekonomicznych wówczas stworzono tak zwanego, utworzono, powołano komisarza oszczędnościowego, bo szukano pieniędzy na tworzenie państwa. I ta administracja, którą odtworzono sprzed wojny, była bardzo kosztowna. Szczególnie kosztowny był powiat sejneński, który przecież teraz tylko obejmował 4 gminy. Krasnopol, Krasnowo, Giby i Berżniki. I sięgał tak, jak wiemy, gdzie sięgał, a wcześniej był aż po Niemen. Czyli to była mowa o zupełnie innym powiecie. Tam było 86 tysięcy mieszkańców, a tutaj niespełna 20. Ale powiat augustowski, suwalski został z tą liczbą ludności nadal, bo tam zmian nie było. Więc względy oszczędnościowe decydowały. I chcę od razu powiedzieć, że nigdy w tych wszystkich petycjach, o których będę mówić, choć pewnie tam pozbieram je do kupki, żeby nie wymieniać wszystkich, sejnianie mieli z tego świadomość, że oni pod kątem ekonomicznym jako powiat nie mają racji bytu. Natomiast walczyli o utrzymanie tego powiatu, co podkreślali, ze względów politycznych. A mianowicie sąsiedztwa z Litwą i tego, że Litwa nadal utrzymywała powiat sejneński z siedzibą w Łoździejach. A biskupstwo sejneńskie miało siedzibę w Wisztyńcu. Więc chodziło tu tylko i wyłącznie o relacje obustronne. I stąd były te zabiegi o utrzymanie powiatu w Sejnach. I już 1 marca 1921 roku, kiedy się tylko te pierwsze oszczędnościowe ruchy pojawiły, Sejmik i Wydział Powiatowy Sejneński wysyłają petycje do władz wyższych i delegacje. I to miały być petycje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych. Ta delegacja to był znowu Aleksander Kiewlicz, Józef Ziniewicz i Jan Markiewicz. I już 18 marca wrócili z tej Warszawy. I oni w tych memoriałach wtedy pisali, że tak. Względy polityczne, o których mówiłem, zostawić powiat. Ale wymyślili jeszcze coś, co się powtarza. Zobaczcie państwo, jak to się dzieje, że to trwa. W 1862 roku powstała idea budowy kolei z Suwałk do Grodna przez Sejny. I teraz ci delegaci sejneńscy mówią, że jak wybudujemy dwie koleje, mianowicie Suwałki Sejny Grodno i Suwałki Sejny Orany Wilno, to powiat suwalski musi istnieć. Sejneński, przepraszam, musi istnieć, bo on się utrzyma wtedy. A jeszcze, żeby wzmocnić, to odłączmy gminę Sejwy od Suwałk do Sejn. Z augustowskiego zabierzmy gminę sopoćkińską, czyli Wołowicze. To powiat sejneński już ma rację bytu. No oczywiście nikt na takie układy wówczas nie poszedł, ale sprawa likwidacji powiatu przygasła. Wrócono do niej dopiero w 23 roku i znowu Sejmik Powiatowy najpierw tym razem poddał pod głosowanie uchwałę, czy powiat sejneński ma istnieć, czy nie. I fajne głosowanie było. W pierwszym głosowaniu, czyli w jedynym, za utrzymaniem powiatu było 8 osób, 2 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Jeden radny się spóźnił, to był Docha, po prostu nie dojechał. Nie wiem, czy nie dojechał, czy taktycznie zagrał, ale go nie było. Przyszedł już, jak było po głosowaniu. I wydelegowano znowu Kościołkowskiego, Markiewicza i tym razem Bronisława Moroza z GIP
do Warszawy z tymi memoriałami, ale jak pisano memoriały, to ci wszyscy, którzy byli przeciw, się wstrzymali i ten Docha, który już dotarł, zmienili zdanie. Poparli, że powiat sejneński musi istnieć. I wtedy też była dosyć interesująca historia, bo do Sejm miał przyjechać prezydent Stanisław Wojciechowski. To jest październik 23 roku. Wojciechowski był tutaj 12 października od 10 do 14. Był w Sejnach. I oczywiście ta delegacja, którą wybrano, pierwsze kroki, jak tylko Wojciechowski wjechał do Sejn, bo opuścił Krasnopol, bo tam go ludzie trochę dłużej zatrzymali, to przekazała mu memoriały i znowu podkreślali, że, tu może zacytuję, robią to jedynie ze względów politycznych. Granicy urogowanej jeszcze nie ma. Ludność przyzwyczajona do Sejn, a nie Suwałk lub Augustowa, bo jeszcze nie było wiadomo, do którego z tych dwóch powiatów, augustowskiego czy suwalskiego, przyłączą powiat sejneński, więc była jeszcze inna sfera walki i zabiegów. Jak państwo myślicie, do którego z tych dwóch powiatów sejnianie chcieli być włączeni? No, mamy typ na Augustów. Kto ma inny? No, inne tylko Suwałki mogą być. Suwałki. Suwałki głównie dlatego, że komunikacja lepsza była. Że z Augustowem nie było. Rzeczywiście, bo z Augustowem drogę przez Puszczę Augustowską naprawiono i zrobiono dopiero w drugiej połowie lat 20. A do Suwałk, jako że była to trasa, trakt kiedyś drugiego rzędu, czyli bardzo ważny i do Grodna prowadził, więc szybko zostało to naprawione i przygotowane do użytku. I teraz nie będę państwu opowiadać tych kolejnych delegacji, o tych kolejnych delegacjach, ale też ciekawa była historia w tymże 23 roku, bo radni, wybierając delegację w sprawie do Warszawy, żeby walczyć tam o powiat, wskazali na ówczesnego burmistrza Józefa Bazgiera. Ale Józef Klimko, dyrektor szkoły, znana postać w Sejnach, dziwnym trafem obstawał za Karolem Stanisławem Lineburgiem. To jest niezwykła postać dla Sejn. Ja mówiłem o Karolu Stanisławie Lineburgu. W okresie przed I wojną światową jeden z najwybitniejszych tutaj promotorów polskości, organizator wielu ważnych rzeczy, organizacji, Straży Pożarnej, Towarzystwa Kredytowego. Ale to jest okres, ten listopad 23, po pierwszych wyborach do Rady Miasta i Lineburg startował na burmistrza. I teraz nie wiem, czy Klimko nie był w grupie popierającej Lineburga i chciał go trochę wypromować. W każdym razie obstawał za tym, żeby to nie był Bazgier burmistrz, tylko Lineburg. Nawet zrobił to tak, że zwołał nadzwyczajne posiedzenie sejmiku, na którym próbował jeszcze raz przeforsować kandydaturę Lineburga. Tak się nie udało tego zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że Lineburg na własny koszt, nie mając upoważnienia sejmiku, pojechał do Warszawy i przełom roku 23-24 spędził w Warszawie, walcząc swoimi kanałami o utrzymanie powiatu sejneńskiego. Publikował artykuły w całkiem niezłych czasopismach. Najdłuższy w Gazecie Łomżyńskiej, Wspólna Praca, ale to pewnie chodziło o to, że potem Kurier Warszawski i inne gazety, do których miał wejścia Lineburg, robiły omówienia tego tekstu. I te relacje prasowe z tego były też ciekawe. Ja tylko zamieszczam taki krótki anons z Kuriera Warszawskiego, że usilne zabiegi podejmuje Karol Lineburg, ale
najpiękniej zakończył swój tekst dwuczęściowy, który uzasadniał, że Sejny mają zostać stolicą powiatu. Proszę sobie przeczytać szczególnie te apele do władz. Chwalił się później Lineburg, że ta jego akcja w Warszawie spowodowała, że zaplanowane na 19 stycznia 1924 roku rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie likwidacji powiatu zostało wycofane. Ale sprawa trwała nadal. I w 24 roku, w połowie 24 roku wróciła ostatecznie już teraz pod obrady Rady Ministrów i pomimo znowu wysyłania delegacji, te wszystkie memoriały się zachowały. Do wojewody, do prezydenta, do premiera, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To się zachowało, to możemy sobie poczytać. To są jednakowe w tekście, no nic nowego nie wymyślano. Ciągle więcej emocji podrzucano czasem, ale generalnie dotyczyły tego samego. Ostatecznie 29 grudnia 1925 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o likwidacji powiatu sejneńskiego. Wojewoda białostocki 30 stycznia 1925 roku, przepraszam, przed chwilą powiedziałem w grudniu 1924. 30 stycznia 1925 wojewoda wydał rozporządzenie o likwidacji, o wcieleniu do powiatu suwalskiego, całego powiatu. Bardzo ładnie się cały wydział powiatowy i sejmik zachował. Wysłali listy do prezydenta, premiera i wojewody informujące o zakończeniu funkcjonowania powiatu, informujące o tym, co się stało w tym czasie w powiecie sejneńskim, co powiat sejneński zrobił jako jednostka administracyjna. Powołano komisję likwidacyjną powiatu. Tworzyły ją dwie osoby, Piotr Szyryński i Stanisław Kryszyn. I tyle tylko, że na koniec wystąpili jeszcze z prośbami do tych wszystkich instytucji, żeby gmach, w którym urzędował sejmik i wydział powiatowy, czyli Pałac Biskupi, został przeznaczony na niższą szkołę rolniczą. No tak się nie stało. Tak się nie stało. Na zakończenie obrad Piotr Szyryński w dosyć długim referacie przedstawił podsumowanie funkcjonowania tego powiatu. Było to trochę powtórzenie tego, co poszło w tych pismach dalej. Jeszcze jest ciekawy wątek, zupełnie nieznany, mianowicie w lutym 1929 roku ówczesny burmistrz Franciszek Myszczyński wspólnie z Radą Miejską postanowił zwrócić się do starosty suwalskiego, żeby ten wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zmianę nazwy powiatu. Proponował, żeby to nie był powiat suwalski, ale suwalsko-sejneński. Ale ta sprawa zupełnie gdzieś tam zniknęła i to był ostatni ślad istnienia powiatu sejneńskiego w dokumentacji, w komunikacji administracyjnej. To tyle. Odbudowano potem powiat dopiero w 1956 roku. Teraz elektrownia. Mam kolegę, który mówi, że nosicielami cywilizacji na naszych ziemiach byli Niemcy. Jako przykład podaję I wojnę światową i to, że Niemcy w Sejnach, w Suwałkach, w Płocicznie i na Lipowcu w Augustowie wybudowali elektrownię. I taka jest prawda.
na Lipowcu i w Płocicznie, żeby zasilała tartaki. Natomiast w Sejnach, Suwałkach i Augustowie, znaczy w Augustowie to z Lipowca pociągnięto linię do miasta, żeby oświetlać miasto. Tu może tylko Państwu jeszcze dodam, że elektrownie oświetlały wówczas, czy dostarczały energię elektryczną od zmierzchu do godziny, i to ustalała Rada Miasta, 11 wieczorem albo do północy, w jednych miastach od 15 sierpnia, w innych od 30 sierpnia. No bo wykorzystywano tylko do oświetlania, żadnych lodówek, telewizorów, tak, niczego takiego nie było. Jedyne zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu dnia pojawiało się wtedy, kiedy na przykład tartak albo jakiś zakład przemysłowy silniki elektryczne uruchamiał. No to w Sejnach to był młyn elektryczny, jedyny przez wiele, wiele lat. Ale on założył swoją elektrownię, nie potrzebował z tej miejskiej. I teraz Sejny miały te elektrownie zbudowaną na przełomie 1916 i 1917 roku. I jak Niemcy odchodzili stąd, to w Sejnach przyjęto zupełnie inne rozwiązanie niż w Augustowie i w Suwałkach. W Suwałkach i w Augustowie te elektrownie od Niemców, też proszę zwrócić uwagę na pewien paradoks, wykupują samorządy, które się tworzą spontanicznie, polskie, i w Sejnach, i w Augustowie, i w Suwałkach. To jest tymczasowa Rada Obywatelska. Polska władza wykupuje od Niemców elektrownie, przy których budowie uczestniczyli mieszkańcy miasta, ale oni chcieli mieć władzę nad tym. Natomiast w Sejnach rzecz się dzieje trochę inna. Tu Rada Żołnierska żołnierzy niemieckich jest bardzo silna i tak naprawdę to ona rządzi tym, co ma się stać, i postanowili sprzedać tę elektrownię dwóm mieszkańcom Sejn, mianowicie dwóm braciom, Arielowi i Judelowi Hurwiczom. W 1920 roku, jak wchodzą bolszewicy, Hurwiczowie wyjeżdżają do Rosji. Elektrownia zostaje bez właścicieli. I wtedy jest problem, tak? Co z nią zrobić? Więc sądownie ustalono kuratora nad masą po tych, których nie ma. I proszę Państwa, było w wielu przypadkach domów, gospodarstw tak, że aż do 1939 roku właściciel nie powrócił z tej ucieczki pierwszowojennej. I w myśl prawa własność jest własnością, więc musiała być zachowana. Wtedy sąd powoływał kuratora, który się tym majątkiem, tą ziemią czy tym dobrem opiekował. I tak samo było w przypadku tej elektrowni. Sąd powołuje kuratora, który ma się tym opiekować. Problem w Sejnach polegał na tym, że ci bracia Hurwiczowie kupili elektrownię, ale bez linii przesyłowych. Linie przesyłowe zostały własnością miasta. To wtedy to był przypadek, tak? Bo wynikało to z tego, że no nie za bardzo orientowali się w tym, co będzie. To, proszę Państwa, działo się wszystko szybko, na tempo, w nieokreślonych zupełnie warunkach. Natomiast w 1922 roku w sierpniu pojawił się w Sejnach referent ekspozytury oddziału likwidacji demobilu wojskowego i stwierdził, że ponieważ to wybudowało wojsko niemieckie, to należy do wojska. A miasto nie ma praw własności. I w ogóle transakcja Hurwiczów była nielegalna. I od tego momentu zaczyna się zupełnie wyjątkowa historia, bo właściciel jest w Warszawie, wyznacza tylko swego tutaj pełnomocnika w Sejnach. Ten pełnomocnik to jest Jan Mittak, wcześniej burmistrz, pierwszy w 19 roku, od września 19 roku w Sejnach.
I teraz co on robi? No, on dba o interes właściciela, nie miasta. Tu dochodzi do wielu sporów i kłótni z miastem i miasto robi zabiegi, żeby odkupić od tego demobilu wojskowego swoją elektrownię. Dzierżawcy tej elektrowni wyczyniają różne rzeczy, ponieważ mamy wielki kryzys, 22 i w górę, więc ówczesny dzierżawca elektrowni, Samuel Smolar, podnosi samowolnie ceny na przykład o 100, 150, 50% co 2 miesiące, co 3 miesiące. No bo mamy galopującą inflację, on próbuje trochę sobie te koszty zminimalizować, jakiś zysk z tego mieć. Ostatecznie, skracając już, miasto jest wyprowadzone z równowagi, bo Smolar, żeby w czasie kłótni z Mittagiem, na przykład przecina przewody, odcina w ogóle dopływ energii. To są naprawdę takie sądowe, hultajskie trochę rozgrywki. Na Radzie Miejskiej dochodzi do gwałtownych dyskusji, nawet do takiej w 23 roku, że burmistrz Bazgier wzywa policję, żeby wyprowadziła jednego z urzędników, który nie chce zejść z mównicy. No to znamy tę historię. Potem obrady są powtarzane. Miasto, jak mówiłem, wyprowadzone z równowagi, podejmuje decyzję w 26 roku o budowie swojej elektrowni. I rzeczywiście w ciągu roku 1926-27, zaciągając pożyczkę, buduje swoją elektrownię. Ta elektrownia funkcjonuje, ale jest za mała na potrzeby Sejn, chociaż Sejny są malutkie i nie ma regularnej dostawy energii elektrycznej. I wtedy przychodzi z pomocą elektrownia Suwalska. I elektrownia Suwalska rozpoczyna po zawarciu umowy z Sejnami w końcu 1936 roku budowę linii elektrycznej Suwałki-Sejny. To jest trzyfazowa przesyłowa sieć. Rozpoczęto w końcu października 1936 roku, a już w grudniu Sejny dostały energię elektryczną. W 1937 w lutym uruchomiono sieć niskiego napięcia w Krasnopolu, a ponieważ ta trakcja biegła przez stary folwark, to też energię elektryczną dostało schronisko Kulwiecia, stacja hydrobiologiczna i przystań żeglarska nad Wigrami. I proszę zobaczyć, jakie były plany. Sejn, tam do 1943 roku, miano zelektryfikować Berżniki, Giby, północną część Suwalszczyzny, bo była atrakcyjna turystycznie, i Filipów do Przerośli i Bakałażewo. No oczywiście wojna te wszystkie plany unieważniła i stało się to niemożliwe. Może kiedyś tę walkę o prąd w Sejnach uda się opisać tak jak kronikę kryminalną, łącznie z tymi procesami sądowymi, ale no tak to było. Tak to wyglądało. I w skrócie teraz o szkole. W dużym skrócie. Otóż szkoła w Sejnach, jak mówiłem, siedmioklasowa, jedyna w powiecie, przyjmowała też dzieci spoza Sejn. I tu pojawił się problem no, zwykły finansowy. Mianowicie miasto Sejny wystąpiło do wszystkich gmin o udział w finansowaniu szkoły. Jeśli ktoś trochę się oświatą
współcześnie interesował, to wie, że ten sam proces po 90 roku toczył się również wokół nas. Ostatecznie stanęło na tym dzisiaj tak, że każdy samorząd zwraca koszty swego dziecka innemu samorządowi, jeśli ono uczęszcza do innej szkoły. Także to takie historie. Natomiast szkoła w Sejnach nie miała swego lokalu. Tu jedna uwaga. W Rosji carskiej do 1914 roku nie było obowiązku szkolnego. Obowiązek szkolny był w Austrii, był w Prusach, nie było w Rosji. Dlatego społeczność polska w Królestwie Polskim na początku XX wieku w 80% była analfabetami. To było jeden z największych obciążeń z okresu zaboru rosyjskiego. Czyli jeśli nie było powszechności nauczania, nie było w związku z tym szkół. Jeśli jakieś miasto miało szkołę lub jakaś wieś, to obciążało to gminę. Sejny były wyjątkiem, bo miały, już wspominałem kiedyś, tę trzyklasową o 6-letnim cyklu nauki szkołę miejską. Ale ta szkoła miejska, choć miała 3 budynki, to żaden nie był na cele szkolne wybudowany, tylko to były normalne budynki zaadoptowane na potrzeby szkoły. W czasie wojny one uległy zniszczeniu, pierwszej wojny, rozebraniu, grabieży, dewastacji, bo szkoły nie było, więc tam wojsko stacjonowało. To zawsze jest źródło zniszczenia. Obojętnie jakie wojsko. No tak jest. I teraz po wojnie, kiedy zaczęto odbudowywać, tworzyć na nowo oświatę, to powstał problem lokalu dla szkoły w Sejnach. Tu jeszcze też podkreślę, bo z podręczników szkolnych część z nas, jak pamięta, to wie, że istniało coś takiego jak akt 5 listopada, a potem powstała Rada Regencyjna i rząd tymczasowy i to było B, bo było przez Niemców stworzone. Ale ta Rada Tymczasowa pracowała nad odbudową państwa polskiego. I to można powiedzieć, że to był pierwszy polski rząd, który zgromadził najlepszych specjalistów w wielu dziedzinach życia. I oni tworzyli podstawy prawne i programowe, między innymi pod odbudowę polskiego szkolnictwa. I my tego nie doceniamy, ale zarówno sądownictwo, jak szkolnictwo, w ogóle administracja, ta po 18 roku skorzystała w większości z dorobku Rady Tymczasowej. Więc nie ma problemu teraz programowego w 18-19 roku, jest tylko problem ekonomiczny, materialny, lokalowy. I w Sejnach on jest straszny, no bo nie ma w ogóle gdzie tej szkoły umieścić. Ale w 15 roku została ewakuowana z Sejn drukarnia, która mieściła się w domu Wincentego Pietruszkiewicza. To jest ulica Sawackiego dzisiaj. I tam w tym budynku umieszczono... Tak. I umieszczono tę szkołę. Ja Państwu za chwilę przytoczę, jakie były warunki. Sufity przegniłe i grożą zawaleniem. To jest 25 rok. Podłogi w złym stanie, częściowo z cegły. Piece zniszczone, ramy okienne nadgniłe i nie posiadają dubeltów. Dubelty, czyli te podwójne okna. Drzwi niedopasowane, dachy przeciekają w obydwu budynkach, bo tam były dwa. W dwóch salach znajdują się pozostałości po transmisji dawnej drukarni litewskiej. W korytarzach nie ma parapetów, brak rozbieralni, sali rekreacyjnej i gimnastycznej. Szkoła nie posiada boiska ani też rozleglejszego podwórza. W czasie pauz dzieci zimą i latem przebywają na ulicy bez względu na stan pogody. Przy lokalach szkolnych nie ma odpowiednich ustępów. Pomieszczenia szkolne nie posiadają nawet należytej drwalki. Z tego powodu inspektor szkolny zagroził, że jeżeli miasto nie
poprawi warunków, to w Sejny nie będą miały w ogóle szkoły. Nie pozwoli na otwarcie z początkiem nowego roku szkolnego szkoły. Być może tak ostre stanowisko inspektora szkolnego spowodowało, że Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie. To jest koniec 1925 roku. Ale zastanawiano się, gdzie budować i jaka ma być ta szkoła. Po długich debatach ustalono, że będzie dwukondygnacyjna. A teraz gdzie? No tak, od Pietruszkiewicza nie kupią, więc zostaje na Gibiańskiej ten plac po tej szkole trzyklasowej miejskiej. Ale to jest za mały plac. Wtedy w Sejnach trwały debaty, co zrobić z majątkiem, z folwarkiem Sejny, który został upaństwowiony i postanowiono z tego majątku Sejnom przekazać część ziemi, która miała służyć na budowę szpitala, budowę szkoły, budowę przytułku, już nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie wszystkie potrzeby publiczne miano zaspokoić przez budynki wzniesione na terenie tego folwarku Sejny. No i ostatecznie padło, że wybierzemy, nie pamiętam, działkę numer 14 chyba z tego folwarku, czyli na terenie Borku, tak, pod Borkiem, przy lesie, działkę, na której postanowiono wznieść tę szkołę. Ale to jest okres głębokiego kryzysu, tak, bo wybuchł kryzys. Więc teraz tak, miała być murowana, ale cegła jest droga. To może drewnianą. Teraz, a jaki fundament? I tak sobie dyskutują, jest już 1928 rok. I wtedy dyrektor szkoły, Józef Klimko, stawia wniosek, że koniec tych debat, dyskusji, zaciągamy kredyt 44,5 tysiąca złotych. 8 jest za, 3 przeciw i rozpoczynamy budowę. W 28 dopiero. Państwo pamiętacie, że szkoła została skończona w 34. I to znowu nic dziwnego, nic wyjątkowego, że w Sejnach to tak długo trwało. W Suwałkach decyzje o budowie, dużo większe miasto, kilkakrotnie większe, pierwszego budynku na potrzeby szkoły powszechnej. Decyzja zapada w 26 roku, a szkoła jest oddana w 35. Dlatego, że mamy okres wielkiego kryzysu i samorządy nie są w stanie sfinansować, nie są w stanie tych budów, inwestycji doprowadzić do końca. Ostatecznie szkoła jest oddana i to jest druga szkoła w Sejnach, bo funkcjonuje już od 23 roku Gimnazjum Biskupie. To Gimnazjum Biskupie zostało poświęcone podczas wizyty Wojciechowskiego w październiku 23 roku. I teraz zobaczcie Państwo, tak, świętego Kazimierza, że te wszystkie, ja nie mówię o całości historii Sejn, ale tak, mamy do 25 roku zwijanie. To prasa i regionalna, i warszawska opisywała. Bo tak, w Sejnach, Sejny tracą stołeczność powiatową, tracą część urzędów powiatowych. W 25 roku powstaje biskupstwo w Łomży, chociaż już w Sejnach od dawna nie ma, tak samo jak i seminarium, już ono jest przez Jałbrzykowskiego tworzone w Łomży. Nie ma szkoły średniej od pradziejów, już tej trzyklasowej miejskiej też nie ma, jest tylko jedna siedmioklasowa podstawowa, więc Sejny się znowu zapadają. Ale w 23 powstaje gimnazjum, które ściąga bardzo wielu uczniów, bo to męskie było gimnazjum,
z okolic. Ja zawsze opowiadam to, co usłyszałem od pana Romualda Szwajkowskiego, który chodził w Sejnach do Gimnazjum Świętego Kazimierza. On mówi: panie Andrzeju, czy pan wie, dlaczego ja tu jest? Byłem. Ja mówię: nie wiem. Bo to był taki układ, mówi, jak nauczyciele w gimnazjum Karola Brzostowskiego w Suwałkach nie radzili sobie z uczniem, to oddawano go w ręce księdza Pardo w Sejnach. Jak tutaj nauczyciele i ksiądz Pardo go nie uporządkowali, to było gimnazjum Salezjanów w Różanym Stoku. Mówi, tam każdego już wyprostowano. Więc to jest, jak chcę podkreślić, miastotwórczy charakter szkoły średniej takiej, tak? Bo jest kilkuset uczniów, oni muszą mieszkać, no to już kiedyś wyjaśniałem na przykładzie gimnazjum tego z XIX wieku. Ale potem powstaje w Suwałkach, w Sejnach, przepraszam, ciągle te Suwałki, w Sejnach lokuje się też wojsko, tak? I mamy batalion Korpusu Ochrony Pogranicza, co pociąga za sobą budowę drugą w Sejnach publiczną, mianowicie koszary, tak? Dzisiaj liceum Szymona Konarskiego. Nie udało się stworzyć tej niższej szkoły męskiej rolniczej, bo to jest do 25 roku był powiat i miało pierwotnie być tak, że w każdym powiecie jest niższa szkoła dla dziewcząt rolnicza i niższa dla chłopców. Powstaje szkoła dla dziewcząt w Kukowie pod Suwałkami, dla chłopców do Wspudzie w powiecie augustowskim, natomiast Sejneński już jak wszedł do Suwalskiego, to było wiadomo, że tu nic nie powstanie, tak? Bo potem zrezygnowano z tej myśli, że dwie szkoły rolnicze, tylko została jedna, czyli była jedna żeńska w Kukowie, męska w Dowspudzie, dopiero w 1938 roku i zamykamy sprawę. Więc to są te czynniki, które pozwalają Sejnom trochę się odbudować, tak? I te liczby ludności podciągnąć prawie pod 3600. I to jest, proszę Państwa, tyle na koniec. Jeszcze zostały mi, może kogoś technika interesuje, to spisy telefonów w Sejnach w dwóch latach, 1936 i 1938. Możecie Państwo wszystkie numery tutaj sobie przejrzeć, kto posiadał telefony. Piekarz miał na przykład, tak? Lekarz weterynarii, kierownik szkoły, no kupiec Isaac Kanto, poważny człowiek, radny wieloletni miasta Sejn. Bronisław Moroz, doktor. Tutaj było trzech Bronisławów Morozów, więc można sobie mylić, ale to jest lekarz. Był już Bronisław Moroz z gminy Berżniki radny. A to właśnie młyn. To był pierwszy. Oni mieli ten młyn jeszcze przed I wojną światową. Znaczy, ja mam problem teraz, proszę Państwa, z lokalizacją w Sejnach miejsc. Miejsc po młynie, po szkole. O to pójdziemy, kiedyś się umówimy. Może macie Państwo zdjęcia. Może na przykład znacie Państwo rodziny takich oto osób, zaraz powiem. Piotr Sidorowicz, Mikołaj Koźlak. To się umówimy. Na razie ja nie zapamiętam. Ale Zygmunt Kaczorowski, Piotr Sidorowicz, Pelagia Korzon, to są pracownicy elektrowni. Może mają zdjęcia ich rodziny. Bo nikt elektrowni nie pamięta. Jurek,
dzwonimy i rozmawiamy, wędrujemy. Bo to jest naprawdę, to jest problem. Bo wiele tych instytucji przestało funkcjonować już dawno, dawno temu. Ludzie po prostu zapomnieli, a ja nie mogę trafić, bo ja nie jestem stąd, więc tak sobie błądzę. Podobnie, na przykład jeszcze kończę już zupełnie, ale przypomniała mi się sprawa, o której też się nie pamięta. Każda wojna przynosi poza wieloma nieszczęściami to jeszcze jedno, mianowicie mnóstwo sierot. I po każdej wojnie jest problem, co z tymi sierotami zrobić, jak im pomóc. I w Sejnach tak samo. Po pierwszej wojnie pojawił się problem i utworzono dwa przytułki. Litwini dla swoich dzieci i Polacy dla swoich dzieci. I były dwa przytułki dziecięce, bardzo liczne jak na tamte czasy, bo ponad setkę dzieci miały. Ja mam, no to tutaj nie ma problemu z lokalizacją, bo to się zachowało do dzisiaj, tylko nie budynki, ale miejsca są znane. Ale każda społeczność, potem przejęły to siostry, tak. Najpierw to było w domu Klementyny Ciemnołońskiej, to też wybitna osoba w Sejnach, która przed śmiercią testamentarnie przekazała swoje dwa domy dla księdza Łubieńskiego, a ksiądz Łubieński przekazał potem już po jej śmierci na potrzeby społeczne i tam utworzono właśnie ten przytułek, potem siostry przejęły. Natomiast przytułek litewski funkcjonował z przerwami, bo władze polskie zamykały bądź pozwalały otworzyć. To jest oddzielna historia społeczności litewskiej w Sejnach w okresie międzywojennym też. Dziękuję. Bardzo mówiłeś na początku o tym wierze. O czym? O wierze. A czyli o tych wędrówkach. Tak. Więc one głównie skierowane, bo właśnie dzięki temu spotkaniu u was z prymatą, z tą panią Anetą. Świeczą książkę napisała. Ja się tak bardzo w to wkręciłem, bo podczas bierzeństwa urodził się mój ojciec pod Moskwą. Z okolic Białegostoku wyjechali swoją furmanką pod Moskwę i tam urodził się mój ojciec. W związku z tym to jest jakaś taka rodzinna historia i bardzo się tym zacząłem interesować. I głównymi osobami biorącymi udział w bierzeństwie były osoby prawosławne. Oni wciąż uciekali do maciuszki cerkwi, że ona się nim zajmie. I faktycznie, to jest bardzo dziwne, w kilku materiałach już to spotkałem, oni spotkali się z ogromnym i świetnym przyjęciem Rosjan, tych ludzi, którzy uciekali z tych terenów, gdzie to mieli babą cycki obcinać, żeby nie rodziły więcej prawosławnych. Tak to mówiło się ogólnie podczas tam na tym terenie. I w związku z tym to było jest przepiękne, że tam Katarzyna, jedna z córek cara wczesnego, dołożyła w ogóle cały komitet pomocy dla tych uciekinierów. I tam jak tam piszą, na drogach stały punkty karmiące konie, karmiące tych, którzy uciekają. To bardzo przypomniało, choć przepraszam, że to aż takie dalekie, jak myśmy przyjmowali w ubiegłym czy tam dwa lata temu Ukraińców. Oni podobnie się zachowali w stosunku do tych ludzi, bo Rosjanie zastosowali ten manewr spalonych ziemi. Wtedy tam jeszcze w 15 roku, w czerwcu było 17 stopni mrozu. Tego roku tak się to zdarzyło. I tam zaczął panować wielki głód i tam nikt nikogo nie zmuszał. Mój Kasjan, czyli mój dziadek, chwycił swoją żonę zawsze konia i pojechał, bo nie było tutaj. Tu nie było możliwości życia. Prawosławnym nie było możliwości życia ze względu i te zbliżające się tych Niemców i ten manewr spalonej ziemi, że to Rosjanie chcieli obronić się przed napadem Niemców tym, że w ogóle zniszczą wszystko. Tak jak powtórka z Napoleona. Powtórka z Napoleona taka była i później i jednocześnie no to ta nadzieja w to, że cerkiew obroni.
I to się tak jest nieszczęśliwy zbieg okoliczności, przyszedł 1917 rok, rewolucja i się zaczęło. No i tak jak mówiłem, no, Kasjan, czyli mój dziadek, dojechał na Słowance aż pod Moskwę, wyobrażacie by to sobie? To była, to była trochę bardziej złożona sprawa, jeśli się spojrzy na całość społeczności, a nie tylko na wybraną grupę, bo prawosławni wówczas tutaj stanowili... Znaczy, może powiem tak, że plany mobilizacyjne przewidywały po pierwsze demontaż wszystkich zakładów przemysłowych, zabranie wskazanych zakładów rzemieślniczych, wszystkie urzędy musiały się ewakuować bez względu na, z personelem. Był to też już wtedy taki sposób, że na przykład dyrektor szpitala w Sejnach zatrudniał przed samą ewakuacją ze 2-3 osoby, które trzeba było chronić, i te osoby w ten sposób pojechały na wschód. Ewakuowano w pierwszej kolejności przymusowo, niedobrowolnie, przymusowo ewangelików jako potencjalnych konfidentów. W ogóle nawet niektórych aresztowano i wywożono na zachód. Jeśli chodzi o ludność prawosławną, to ona sama uciekała, porzucając, to dotyczy głównie osadników, którymi Rosjanie kolonizowali nowo tworzone wsie, no, w ramach polityki narodowościowej. Na przykład wymienię taki majątek Dębowo, który w 1912 roku został rozparcelowany. Specjalnie sprowadzono osadników z głębi Rosji. No, oni oczywiście w 15 roku wszyscy wyjechali tam, skąd wcześniej przyjechali, a ta ziemia, czyli która była podzielona dla nich z tego majątku, była potem administrowana, tak jak wspominałem wcześniej, aż do 1939 roku. Dopiero w 1944 roku, jak przyszedł nowy rząd, któremu prawa własności nie odgrywały, nie miały większego znaczenia, po prostu to zabrał na nowo dla państwa i potem rozparcelował. Natomiast to były setki tysięcy ludzi, którzy nie z własnej woli też zostali wysiedleni. Rzeczywiście cesarzowa utworzyła komitet pomocy i z tych środków korzystał też Komitet Obywatelski i gubernialne i powiatowe komitety, które tworzyły na terenie Rosji. Najpierw ewakuacja była do... Każdy powiat miał określoną gubernię, czy wykaz guberni, do których mogli się ludzie, byli ewakuowani. To zresztą każdorazowo głównodowodzący określał, do których guberni można, do których nie można, bo to zależało od sytuacji na froncie. I opiekę głównie nad Polakami, nie mówię teraz nad tymi, którzy przyznawali się do polskości, sprawował Centralny Komitet Obywatelski. Do wybitnych działaczy tego Komitetu Obywatelskiego należał na przykład Adolf Świda z majątku Maćkowo, który potem po wojnie był posłem do Sejmu Ustawodawczego. Tam istotną rolę odgrywał Walery Roman, który jednak wrócił z Wilna do Suwałki, w Suwałkach opiekował się mieszkańcami miasta. I to były setki Polaków, którzy tworzyli te wszystkie komitety obrony i pomocy. Tworzono polskie szkoły w Mińsku. No, znaczy gubernia Suwalska głównie do Mińskiej była przesiedlona. Ale urzędy na przykład do Rostowa, do Orła. Urzędnik nie mógł opuścić, proszę Państwa, urzędu, chociaż nie było urzędu. Do 1918 roku funkcjonował gubernator Suwalski, funkcjonował Michał Januszewicz, burmistrz przedwojenny, sprzed pierwszej wojny Sejn, był burmistrzem formalnie do 1 marca 1918 roku.
chociaż opuścił swój urząd, urlopował się i mieszkał w Pskowie, pobierał pobory. One niewiele już znaczyły, ale zawsze były to jakieś środki, które otrzymywał. I dopiero po likwidacji tych urzędów mogli wracać do Polski ci, którzy chcieli i byli w stanie wrócić. I zachowały się dokumenty pokazujące, opisujące, co Komisja Likwidacyjna Królestwa Polskiego otrzymała na przykład od burmistrza Sejn. My wiemy dokładnie, jakie rodzaje dokumentów, ile dokumentów burmistrz Sejn przekazał do Komisji Likwidacyjnej. Wiemy to samo o powiecie, władzach powiatowych. Jest nawet informacja, że jak Bazgier pojechał w 23 roku do Warszawy, to z Zamku Królewskiego wziął do Sejn część akt miejskich przedwojennych, tylko nie wiemy, co się dalej stało. Więc kwestia tych bieżeńców, tak jak mówimy, jest bardzo skomplikowana, tragiczna. Dzisiaj jest już bardzo dużo opracowań historycznych, źródłowych. Są listy tych, których wywożono z Sejn i pewnie dla części tam osób mieszkających dzisiaj w Sejn moglibyśmy pokazać, gdzie jego pradziadowie zostali przewiezieni, jaki stan był rodziny, dokąd byli przewiezieni, czym się zajmowali. Część z nich wróciła już w 16 roku. Znaczna część. Ale duża część, szczególnie urzędników funkcyjnych i tych, którzy sobie nie poradzili, wracała tutaj do 23 roku. Od 18 uciekając przed bolszewizmem. To są niesamowite w ogóle historie. No to dosyć późno. To już musieli się ostro przedzierać przez, albo być może w ramach repatriacji, to już jest po traktacie ryskim, to było łatwiej wtedy. Duża grupa przecież z Syberii się ewakuowała, niektórzy przez Chiny gdzieś tam wędrowali. To są naprawdę tragiczne historie. Mnóstwo też ludzi zmarło i zostało. Ostatnio zostały opublikowane księgi metrykalne polskich bieżeńców z guberni połtawskiej i jeszcze tam chyba z dwóch czy trzech. Tam chyba są trzy czy cztery urodzenia też z Sejn, nie? Że życie się toczyło. Ludzie umierali, rodzili się, mieli różne kłopoty. Też na przykład była kwestia, kiedy ta pierwsza fala do Wilna była kierowana, znalezienia mieszkania. Albo jak szpital się ewakuował, gdzie ten szpital ma być teraz. Więc to mnóstwo takich dylematów się pojawiało. Ale bieżeństwo to jest rzecz, która od niedawna jest badana, o której można już sporo poczytać. Są świetne też dokumenty w władzach Centralnego Komitetu Obywatelskiego. One są dostępne w internecie, już można sobie czytać. Proszę bardzo. Rola tego świętego Kazimierza, tego gimnazjum, które to było jedno z najważniejszych szkół w ogóle tutaj na terenie północno-wschodniej Lubierzy. Przecież bardzo dużo znanych osób tam kończyło szkołę i to było to duże zaplecze takie edukacyjne również dla Litwy, gdzie uczyło się, gdzie uczyło się tutaj dużo osób. Tak mi przynajmniej profesor Staniewicz, kiedyś tam byli, on tam dokończył i o tym nam opowiadał. Na lekcji normalnie to było taka bardzo fajna, to były zajęcia. No i trzecia rzecz, no to ja myślę, że my się powinniśmy też wspomnieć o niezmiernie ważnej uczelni, która w Sejnach była, czyli o Jesiwie, czyli Wyższej Szkole Rabinackiej, która przecież w tych budynkach teraz jesteśmy i albo blisko. I która przecież zbudowała bardzo dużo podglebie inteligencji w ogóle i ludzi wykształconych. Uważam, że jeżeli mówimy o Sejnach, to o Jeszywie i tym ruchu żydowskim w Haskalia warto byłoby trzeba przy okazji mówienia o Sejnach mówić. Znaczy tak, jeśli chodzi o gimnazjum świętego Kazimierza, to tam tak, po pierwsze, jak przyjrzymy się kadrze, ksiądz Pardo,
profesor Witold Majewski, Franciszek Pacyński, Piaszczyński, dyrektor Poparcie, tak, i profesor, Wojtych, Jan Wojtych, to była elita intelektualna. Wtedy w Sejnach nie było nikogo bardziej, że tak powiem, światłego, może jeszcze dwie, trzy osoby. Co jest też ciekawe, to ta profesura się wrzeniła w sejnianki. Przecież do dzisiaj rodziny Majewskiego, Pacyńskiego utrzymują kontakty z sejnianami, bo to są, no, bo tu są ich korzenie, ich żon, tak? I, znaczy babek teraz, czy prababek zupełnie. Dalej, model wychowawczy, który ksiądz Pardo wprowadził wtedy w tej szkole. I to była, dopóki się nie pojawił KOP, który w trochę w inny sposób, ale jednak też organizował życie społeczne. No i Kościół, my nie mówimy ciągle o Kościele, to też jest odrębna historia. Bo wydaje się też, że to jest najbardziej znana historia, dlatego że no jest sporo opracowań o historii Kościoła, chociaż o historii parafii nie, bo to kwestia jest, że nie było przez, jak było biskupstwo, to nie było parafii, to kto inny tutaj pełnił funkcję proboszcza. To jest ciekawe, bardzo ciekawa w ogóle historia. Natomiast do zbadania jest ten wątek, o którym wspomniałeś, czyli na ile w Gimnazjum Świętego Kazimierza byli uczniowie Litwini, bo to ja nie wiem, czy byli, bo być może tu są reminiscencje jeszcze seminarium tego, co się działo przed pierwszą wojną, bo w seminarium, nie wiem, trzeba by to zbadać, tak, w Gimnazjum Kazimierza, kto tam, mamy listy wszystkich uczniów, więc to łatwo sprawdzić. Kilka tygodni pracy i można sprawdzić, tak, kto wyszedł z tej szkoły. Więc to, tym bardziej, że ta szkoła, jak mówiłem, przyjmowała uczniów nie tylko z Sejn i z okolic, ale też z większych, z dalszych odległości. No to była szkoła o rzeczywiście dużej renomie i ze względu na ten system wychowawczy bardzo istotną rolę odgrywała. To wszystko przed nami. Masz co robić. Trzeba tylko tych oraczy mieć więcej. Czy może zdjęcia tej szkoły zachowały się? Kogo? Zdjęcia szkoły tutaj 35 roku. Chyba nawet w internecie. Jest takie zdjęcie, ale nie, dużo zdjęć nie ma. Znaczy ja przynajmniej śledząc czymś innym jest gimnazjum, biskupie. Tu jest świetny, bo jest taka składanka. Natomiast jeśli chodzi o szkołę podstawową, nie ma zbyt wielu zdjęć. Tak, no pod lasem jest jedno zdjęcie czy dwa. Ale też dlatego, proszę Państwa, że jeśli oddana została w 1934 roku, to tylko niespełna 5 lat funkcjonowała. W ogóle niedużo widziałem zdjęć szkolnych z Sejn. Bo w innych, jakoś nie wiem dlaczego, może no, nie są upublicznione, są pewnie. Ale jest opracowanie, w ogóle zreprintowane. To ale które Kłapkowskiego, walka o szkołę polską? No ale to jest tylko do 19 roku i Kłapkowski też trochę namieszał, ale to nieważne, to on mnóstwo, no to jest, tak. Słucham? Mało, nie ma. Nie ma. Albo jak są zdjęcia, to są, jak ja to mówię, nieme zdjęcia, bo nieopisane. I co z niemego zdjęcia? Nawet nie wiadomo, czy to na pewno są Sejny. Owszem, dlatego, że to jest tradycja rodzinna, tak? Ale już nawet rodzina nie potrafi nikogo wskazać na zdjęciu z rodziny. Bo to jednak jak zdjęcie szkolne, to tam te pajacyki, to są 10-15 lat i potem są gigantyczne zmiany w wyglądzie i się nie pamięta, kto gdzie... Jak nie zaznaczone.
No i prowadzący stwierdzi, że to jest złamanie obiecujących przepisów RODO. Tak może nie wprost, ale no, tak miałem wrażenie, że jakoś to mnie to zdziwiło, ale no nie wiem, nie mam na tyle wiedzy prawniczej, żeby wchodzić w jakiś spór. Ale no zdziwiło, czy zdjęcie historyczne. Ja tylko... Jak się szaleństwo rozpocznie, to ciężko zatrzymać. A głupota lubi się mnożyć w postępie geometrycznym. No oczywiście to są... No proszę zobaczyć, co szkoły robią. Polikwidowały wykazy nauczycieli, którzy pracują w szkole. To jest... W służbie zdrowia, jak się tylko to wprowadzili, to pamiętacie, jak każdy miał, był króliczkiem, motylkiem. Magdalena Motylek i papa wstaje, żeby nie powiedzieć nazwiska. Zapisując się, pani nadawała ksywę. Tak, absurd. No tak, to nie wchodźmy w to, bo to... Proszę bardzo, czy macie państwo jakąś refleksję, pytanie? Tutaj, tak? I jak gdzieś w pogranicu tam po pracy, gdzieś ja spisałem Glansmana, tak to się nazywało, tak? I założyłem taką prawidłowość, znaczy prawidłowość, no się to rzucało w oczy, nie to może dokładnie, że no form, to po angielsku było, tak? Sejny i potem jak miejsce śmierci, raczki bakarzewa. Czy to właśnie z tym kryzysem może, że w Sejnach koniunktury nie było kolei, nie było jakiegoś... Mówimy żydowska, tu? Proszę pamiętać, że... Odkurwała ma to sprowadzenie syna, a miejsce śmierci raczej na kolorze zobaczy. Nie do końca rozumiem pytanie. Miejsce urodzenia Żydów w Sejmie. Urodzenie w Sejmach, a myślę, to miejsce śmierci raczej na kolorze. Czy to mogło być taką falą kluczy emigracji, do tego powiedziane, czy zmiany miejsca zamieszkania ze względów ekonomicznych? Tam kolej, granica, nie wiem, co... To trzeba by dokładnie zbadać kto, dlatego że po pierwsze tak, koniec, przełom XIX i XX wieku to jest bardzo silny, tak wcześniej emigracja zarobkowa, bardzo silna. Proszę pamiętać, że powiat sejneński miał najwyższy wskaźnik emigracji zarobkowej ze wszystkich powiatów w Królestwie Polskim. To jest nieprawdopodobna skala wyjazdów zarobkowa. Jeśli chodzi o, i to dotyczyło wszystkich nacji. Potem pojawia się syjonizm, czyli wyjazd Żydów do Izraela. Do Palestyny wtedy, tak? Przy czym najwyższe natężenie tego zjawiska, tego procesu, to jest tu. I wtedy zarówno w Sejnach, jak i w Suwałkach, w naszym całym regionie, we wszystkich miastach i miasteczkach gwałtownie spada liczba ludności żydowskiej, bo wyjeżdżają do Palestyny pędzeni ideą syjonizmu z jednej strony, ale z drugiej strony narastającą falą antysemityzmu w Europie. Tu przykład jest III Rzeszy, tak? Ale u nas też rozpoczyna się proces taki, że mamy wprowadzane na przykład getto ławkowe, jest bojkot, zapomniałem w tej chwili, jak to się nazywa, tak, sklepów, to jest to w formie ucywilizowanej robione, jeśli może tak być, można... No to jest numerus clausus, tak, to też pamiętajmy, bo to... Tę formułę wprowadzili Rosjanie dla Polaków na uniwersytetach w Cesarstwie Rosyjskim, na ziemiach wschodnich. W Charkowie, w Mińsku nie mogło być więcej studentów Polaków niż 10-15%. To chodzi o nację, no tak. I z tych powodów być może obserwujemy ten spadek ludności żydowskiej. No i część tutaj, jak mówiłem, nie wróciła z tego bieżeństwa, tak? Plus choroby. A w tych przedwojennych wyborach do parlamentu, tak ogólnie, jakby pan powiedział... Jeszcze raz. Były preferencje
polityczne? Sejm w wyborach do parlamentu, czy wojennych wyborach? Czy są jakieś dane na przykład? Czy można powiedzieć jakieś tendencje, nie wiem, narodowy ruch? Znaczy problem jest taki, że jeśli chodzi o miasto, to i w ogóle o same sejny nie ma danych. Znaczy są dane dla wyborów 1919-1922. Dlatego, że jak połączono potem z powiatem suwalskim, to już dane są zgeneralizowane dla całego wielkiego powiatu suwalskiego i nie można Sejneńszczyzny wyodrębnić. Więc to jest problem. W pierwszych dwóch wyborach zdecydowanie wygrywa Narodowa Demokracja. Zdecydowanie. W pierwszych to chociażby dlatego, że były tylko dwie listy, bo była lista tylko PPS-u i lista no, Narodowej Demokracji, mówiąc, ona inaczej się nazywała, ale tak mówiąc w skrócie. Zresztą też te wyniki wyborów dla powiatu sejneńskiego są niepełne, dlatego że społeczność litewska bojkotowała te wybory, a na dodatek w tym pasie neutralnym, czy w pobliżu pasu neutralnego, te wybory się nie odbywały. Były takie gminy, gdzie na przykład społeczność litewska uniemożliwiała dokonanie tych wyborów. Dlaczego? Dlatego, że dopuszczenie przez Niemców w 19 roku w styczniu do wyborów do Sejmu Ustawodawczego było odbierane zarówno przez Polaków, jak i przez Litwinów za już potwierdzenie przynależności państwowej tej ziemi. Czyli, że te powiaty należą do Polski. W wyborach do Rady Miasta ja mam w tej chwili wyniki trzech wyborów. Znaczy jednego, tylko że to są wyniki takie zbiorcze. Czyli na przykład blok gospodarczy to jest ugrupowanie, w którym szli do wyborów samorządowych zwolennicy Piłsudskiego i sanacji. No to wiemy, że na 12 mandatów w Sejnach w 1939 roku 8 bodajże miał blok gospodarczy. Jeden społeczność żydowska i endecja była bardzo silna. Chyba 3 mandaty. Zresztą o tym też Państwo nie za bardzo poczytacie, ale w Sejnach Narodowa Demokracja miała dosyć duże wpływy. Być może to była pochodna tego, że było biskupstwo, działalność księży Polaków, również po wojnie, ale uciekła mi myśl. Tak i ta walka polityczna sanacji z endecją przybierała też postać na przykład powiedzmy, że masowych trochę w cudzysłowie aresztowań i w Sejnach. Działacze sejneńscy na przykład w 1935 roku zostali aresztowani nam na 2 czy 3 tygodnie, potem wypuszczeni co prawda, ale ta walka polityczna była bardzo silna, tylko nie mamy też śladów w dokumentach. To się po prostu, akta miasta Sejn się nie zachowały i mamy kłopot, tak? W związku z tym też na przykład akta sądowe nie wszystkie, komisji wyborczych nie ma zupełnie, więc nie mamy tej wiedzy. Ostatnio na parafii u księdza znalazłem jedną, w wielu, wielu tam kartkach, jedną karteczkę odręcznie napisaną przez księdza proboszcza ówczesnego z wynikami wyborów z 30 roku. O, i to jest w tym bezrybiu to jest naprawdę potężny rak, no. No, no przecież nie Centrolew. Nie, to poczekajmy, jak muszę to opracować, bo to są świeże, nie chcę wniosków wypowiadać, które nie są potwierdzone jeszcze. To jest kłopot, no na przykład nie znamy też składu Rady ostatniej. Wiadomo, że Franciszek Myszczyński był burmistrzem do 15 września 1939 roku, ale czy był już wybrany na nową kadencję, czy jeszcze to była stara, bo wybory były w czerwcu, więc może jeszcze nie ukonstytuowała się Rada. I myślę, że na to... Wcześniej na przykład jak uczcili śmierć Piłsudskiego, tak? No to
pamiętam, szkoły były dwa, większe chyba, niż powinny być, teraz nie pamiętam dokładnie. No nie wiem, z tego wniosek, że nie ma problemu chyba z uczczeniem pamięci marszałka. Nie robi, no bo zdarzało się było, że wiadomo, bo one chyba nie biły po śmierci Piłsudskiego. Czyli... Nie wiem, jak w Sejnach. W zasadzie per analogia, może no jakoś uczczono śmierć marszałka. Nie było incydentów. Znaczy, dopóki nie ma źródeł, to nic nie wiadomo, bo wystarczyło 10 kilometrów i różnice mogły być ogromne. A Łomża to jest zupełnie co innego. W Suwałkach wiemy, jak to wyglądało, bo są opisy dokładne. Natomiast co do Sejn rzeczywiście nie ma. Może gdzieś się znajdą, ale na razie nie wiemy, jak to wydarzenie zostało przyjęte przez mieszkańców Sejn. Pewnie tak jak powszechnie duża część, no bo to, przepraszam, analogia może jest nieuprawniona, ale... Zawsze po władcy czy przywódcy autorytarnym większość płacze. No, no musi płakać. No. Szczerze, niektórzy szczerze, no wielu szczerze. Co, pewien etap się kończy. No, no tak. No i potem się płacze. No. Ale za tydzień już jest świat nowy. Czy coś jeszcze? Dziękuję.